Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. 1 maja 2021 roku będziemy obchodzić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku Sejm zwany Wielkim uchwalił Konstytucję zwaną od miesiąca uchwalenia Konstytucją Majową. Była to pierwsza konstytucja w Polsce i Europie. Druga po konstytucji USA na świecie. W pierwszej połowie XVIII wieku państwo polskie było osłabione licznymi wojnami z Szwedami, Rosjanami, Turkami i Kozakami. Natomiast państwa sąsiadujące z nami, Rosja, Austria i Prusy, były mocarstwami europejskimi. Oprócz osłabienia spowodowanego wojnami, państwo polskie przeżywało kryzys. Władza królewska była osłabiona. Królów wybierała szlachta na tak zwanych wolnych elekcjach i bardzo często dochodziło do walk między zwolennikami poszczególnych królów. Skarb państwa był pusty. Polska posiadała małą armię. Mieszczanie i chłopi nie posiadali żadnych praw politycznych. Sejmy ustanawiające prawa nie mogły wprowadzić żadnych zmian, ponieważ w głosowaniach obowiązywała zasada jednomyślności. Protest jednego posła wyrażony przez liberum veto zrywał obrady Sejmu. Osłabienie państwa polskiego wykorzystały państwa sąsiadujące. Rosja, Austria i Prusy, które w 1772 roku dokonały pierwszego rozbioru Polski. Sytuacja, w jakiej znalazło się państwo polskie, była bardzo ciężka. Krajowi groził całkowity upadek. Nadzieje na zmiany w kraju związane były z panowaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Objąłem władzę w Polsce w 1764 roku. Podczas panowania dbałem o rozwój nauki i szkolnictwa. W kraju zwiększyła się grupa ludzi wykształconych. W 1788 roku rozpoczęły się obrady Sejmu, który pracował do 1792 roku i przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Wielkiego. Na Sejmie tym podjęto próbę ratowania państwa polskiego. Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Malachowski oraz wielu innych. Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. A ciebie zaś, najjaśniejszy królu, proszę, abyś najpierwszy na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę. A my wszyscy za twym pójdziemy przykładem. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, ja Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie za mną do kościoła, aby wykonać tam przysięgę. A co właściwie obchodziło w tej konstytucji? Próbowaliśmy w Polsce wprowadzić monarchię konstytucyjną, dziedziczny tron, wzmocnić pozycję króla, stworzyć rząd. Znieśliśmy zmory polskiego ustroju szlacheckiego,
liberum veto, wolną elekcję. Wzięliśmy pod opiekę chłopów i przyznali prawa mieszczanom. Konstytucja 3 maja świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla Was są te pojęcia? Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Naród to my Polacy żyjący teraz. Naród to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 maja. Ojczyzna moja, to ta ziemia jak droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga. Ojczyzna, bliskie słowo, czemu tak bliskie? Ojczyzna, to czas dawny, ojczyzna, to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna, to mowa znajoma od kołyski. Ojczyzna, to my sami, to nasze młode serce. Obchody tradycji Konstytucji 3 maja były zakazane podczas rozbiorów Polski. Po odzyskaniu niepodległości, po I wojnie światowej, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe w 1919 roku. Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej święto Konstytucji 3 maja było zakazane. Po II wojnie światowej władze komunistyczne w Warszawie zmierzały do likwidacji trzeciomajowych obchodów ze względu na odwoływanie się do tradycji. Przez wiele lat nie odbywały się państwowe uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 maja. W 1990 roku, po upadku komunizmu i odzyskaniu suwerenności przez Polskę, powrócono do przedwojennej tradycji i ponownie proklamowano Dzień 3 maja Świętem Narodowym. Ideę Konstytucji 3 maja każdy Polak powinien nosić w sercu. Witaj, Maja Wajczyna, cześć naszej polskiej krainy, uczcimy Ciebie piosenką. Zabłysnął